Witajcie kochani, dzisiaj Niedziela Miłosierdzia, bardzo ważna uroczystość dla nas. Święta siostra Faustyna mówiła, że miłosierdzie to największy przymiot Pana Boga i dzisiaj to świętujemy. Dzisiaj chcemy zobaczyć, co ono oznacza, ale chciałbym Was poprowadzić w inną stronę niż taka klasyczna, rozważanie o miłosierdziu Pana Boga. Chciałbym, żebyśmy pochylili się trochę nad tym, jak wygląda miłosierdzie w naszych czynach i czy zawsze to, co nam się wydaje miłosierdziem, jest nim naprawdę. Dlaczego to ważne? Bo chyba tak nie jest i będzie to trochę kontrowersyjne, co powiem, i mam nadzieję, że zostaną Was pytania bardziej niż odpowiedzi. Nie chcę odpowiadać na wszystko, chcę, żebyście trochę pomyśleli, przeszli taką drogą rozmyślania nad tym, co jest miłosierdziem, a co nim nie jest. Zobaczmy taki pierwszy przykład. Student kończy medycynę, jakiś większy egzamin, no i przychodzi na ten egzamin nieprzygotowany. Wszyscy widzą, że jest nieprzygotowany. Ktoś patrzy w jakieś stare kartki i widzi, że nigdy nie był raczej przygotowany. Po ocenach wnioskować jest łatwo, że nie szło mu na tych studiach. Czy miłosierdziem będzie teraz powiedzieć mu, dobra jest, jakoś będzie, jakimś tam lekarzem się mu uda być, czy nie czujemy, że coś tam jest nie tak, że chyba nie chcielibyśmy do tego lekarza iść, że chyba nie bardzo byśmy, jak mielibyśmy wybór, to wybralibyśmy jego, wiedząc, że mu nie szło? Myślę, że tak. Każdy z nas, wiedząc o tym, że ktoś miał problemy z przygotowaniem w tak ważnej dziedzinie, nie chciałby korzystać z jego usług. Dlatego najpierw ta komisja powinna powiedzieć, że to wszystko, co ma być zaliczone, musi być zaliczone ze sprawiedliwości wobec ludzi, do których ten człowiek pójdzie. Miłosierdziem byłoby powiedzieć, dobra, to w takim razie rozumiemy, że może miałeś za mało czasu, może dla ciebie to jest za mało czasu, przygotuj się, spotkamy się następnym razem, za rok, za pół roku i tak dalej. To byłoby miłosierdzie, ale ono by zakładało sobie sprawiedliwość. Zgadasz tak jak każdy inny i przygotujemy cię na takim poziomie jak każdego innego, bo staniesz później przed człowiekiem. To taki przykład, który trochę rozróżnia miłosierdzie i sprawiedliwość. Możemy różnie rozumieć te terminy, wiecie, ale chciałbym, żebyśmy właśnie na tej granicy tych dwóch pojęć dzisiaj pobalansowali. Zobaczcie, w krzyżu, na którym teraz skupiamy się w takim wymiarze, jakim jest ten akurat krzyż, skupiamy się w wymiarze zmartwychwstania. Chrystus na tym krzyżu ma otwarte oczy, stoi wyprostowany, rozwiera ręce, przyjmuje cały świat. To bardzo ważne, bo świętujemy zmartwychwstanie. Chcemy patrzeć na krzyż w perspektywie wielkiej niedzieli, czyli niedzieli zmartwychwstania Pańskiego. Ale czasem może umknąć nam, że w krzyżu jest też inna informacja, równie ważna, że kiedy widzimy cierpienie Chrystusa, kiedy widzimy Jego śmierć, to, że ponosi za nas całkowitą ofiarę, oznacza to, że wypełnia sprawiedliwość. Nikt z nas nie byłby w stanie zadośćuczynić do końca za swoje grzechy. Nie jesteśmy w stanie naprawić zła, które wprowadziliśmy na świat. To Chrystus bierze je na siebie i najpierw wypełnia tą sprawiedliwość, a później, otwierając nam niebo, dając nam łaskę bycia przebranym dzieckiem Bożym, robi to z miłosierdzia, ale najpierw wypełnia sprawiedliwość. Dlaczego to jest takie ważne? Musimy zobaczyć, wiecie, że w tym takim rozumieniu, które zaczerpnąłem u jednego z ojców dominikanów, ojca Tomasza Grabowskiego, w tym miłosierdziu mieści się takie spojrzenie na człowieka, taka miłość do człowieka, która powoduje, że daje mu więcej niż mu się należy z natury, więcej niż by mógł nawet sam naturalnie do czegoś dojść. Ja mu to daję. Ale miłosierdzie poprzedza sprawiedliwość, czyli wyrównanie tego, co mu się należy. Że mamy taki poziom, każdy człowiek ma taki poziom tego, co mu się należy. Kiedy spotykamy osobę bezdomną, kiedy spotykamy osobę ubogą, to czasem pomagając jej, niestety wcale nie jesteśmy miłosierni, tylko jesteśmy po prostu sprawiedliwi. Bo ktoś inny zabrał jej niesprawiedliwie coś, co jej się należało. Że kiedy nas stać na to, żeby podzielić się czymś z osobą bezdomną, czymś fundamentalnym, podstawowym, czego jej brakuje,
to często jesteśmy tylko sprawiedliwi. Robimy to, co powinniśmy wykonać, jak powie Pan Jezus, jesteśmy sługami nieużytecznymi. Gdzie zobaczcie na takim prostym przykładzie, że kiedy idziemy na kawę do droższej restauracji i w taki prosty sposób też wydajemy te pieniądze, te 40-50 zł na tą jedną kawę z ciastkiem, tak? Nie widzimy w tym często, może nie wszyscy, ale może część z nas nie widzi w tym dużej trudności, tak? To jednocześnie, kiedy spotykamy później osobę ubogą, osobę bezdomną, co do której moglibyśmy mieć w miarę pewność, że przez cały dzień nie dała rady w żaden sposób zapewnić sobie pokarmu, to sprawiedliwym, a nie miłosiernym jest iść do sklepu i za te 10-15 zł kupić jej bułkę, chleb, konserwę, mleko i tak dalej. To jeszcze nie jest miłosierdzie, to jest sprawiedliwość. Oczywiście nie ma takich czystych sytuacji w naszym życiu i takich prostych, że jesteśmy w stanie wiele sprawdzić. Ale jestem przekonany, że jak włożymy sobie to głęboko do serca, to też lepiej poukładamy sobie może tą kwestię czynienia miłosierdzia wobec tych, którzy go potrzebują. Że zobaczcie, że często czynimy sprawiedliwość, ale odwrotnie niż by to było potrzebne. Mówimy do tych ludzi, może nie wprost, ale w naszym sercu, że przecież naturalnie ten człowiek mógłby iść do pracy, mógłby się czymś zająć, mógłby powoli wyjść z tego, w czym jest. Zapominamy o tym, że ci ludzie często nie z własnej woli i nie z własnej winy doświadczyli wiele niesprawiedliwości. Niesprawiedliwie wychowali się w trudnym domu. Niesprawiedliwie nikt się o nich nie troszczył. Nikt nie zapewniał im dobrego bytu wcześniej. Niesprawiedliwie zostawili ich przyjaciele, niesprawiedliwie zostali wykorzystani i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tam jest wiele niesprawiedliwości. My w naszej ocenie próbujemy do tej sprawiedliwości dojść, ale często to jest krzywdzące. Dlatego myślę, że chcąc być miłosiernym, najpierw nasze wysiłki trzeba skierować ku sprawiedliwości. Jak z tym studentem. Nie możemy najpierw dawać miłosierdzia, póki nie wypełnimy tego, co się człowiekowi należy. Należy z natury bądź z przykazania Bożego. To bardzo ważne rozróżnienie. Pamiętam taką historię, którą opowiadał jeden z krakowskich profesorów, zaangażowany w posługę osobom bezdomnym, osobom ubogim. Z jednym ze swoich takich znajomych poszedł do urzędu, wypełnił z nim odpowiedni formularz i zostawił go samego, wyszedł z tego pomieszczenia. Po chwili musiał wejść z powrotem, żeby interweniować, bo zrobiło się głośno. Ta osoba została potraktowana niesprawiedliwie. Każdy z nas prawdopodobnie, jak przyszedłby w garniturze, jakimś perfumą, może by został potraktowany inaczej. Ta osoba dlatego, że była bezdomna, niestety nie została potraktowana na równo. To są takie przejawy niesprawiedliwości. Najpierw to w naszym życiu musi być wyprostowane. Pamiętam, jak jeden z naszych podopiecznych opowiadał, pan Tomek, opowiadał, że kiedy zaczął pracować, dla niego tak wiele znaczyło, że pracodawca przychodził i wyciągał do każdego rękę. Z każdym na początek dnia chciał się przywitać. Panu Tomkowi nie podobało się tak naprawdę tylko to, że traktuje ich dobrze jako pracodawca. Dla niego było niesamowite to, że traktuje go jako człowieka. I on doświadcza zwykłego człowieczeństwa, w tym tej chęci przywitania się, podania ręki. Bo jako o osobie na ulicy nikt nigdy mu ręki nie podawał. W tym zobaczył po prostu wartość człowieczeństwa samego. Czasem spotykając tych ludzi, zobaczcie, nie, jak wiele niesprawiedliwości ich spotyka. I tu nie chodzi często o pieniądze, tu nie chodzi o jakąś większą pomoc. Nawet o czasem o proste gesty, których niesprawiedliwie te osoby już nie otrzymują od nas. Przypominam sobie też jedną historię z naszego dzieła, taką bliską, pandemiczną, kiedy kupowaliśmy takie termosy, bo chcielibyśmy, żeby podczas Wigilii, w dzień Wigilii nasi podopieczni mogli sobie zjeść ciepły barszcz. Może po tym, jak już pójdą od nas. Pandemia, wydawanie na zewnątrz, deszcz, zimno. Tak wyglądała ta Wigilia dla nich. Chcieliśmy, żeby ten barszcz jedli na ciepło gdzie indziej. Wiele osób pytało mnie, czy naprawdę kupujemy dla nich termos. Czy naprawdę wydajemy 20 zł, bo tyle one kosztowały. I czy rzeczywiście nie będziemy mieli kontroli nad tym, co się z nimi stanie. Może oni je zgubią. Patrzcie, ze sprawiedliwości
wypadało tym ludziom to zapewnić, kiedy cały świat jest skupiony na sobie i na dystansie społecznym, bo taki mamy czas i jest on bardzo trudny. Ze sprawiedliwości nikt z nas nie żałowałby dla siebie 20 zł na termos, jeśli tylko by go potrzebował. A to jakoś trudno nam przeżałować go wtedy, kiedy chodzi o innych ludzi. Zapraszam do tej refleksji Was dzisiaj nad tym, co jest sprawiedliwe w naszym działaniu, a co naprawdę jest miłosierne. Żebyśmy zawsze wiedzieli, gdzie jesteśmy i czy przypadkiem pomagając nie jesteśmy tylko na poziomie sprawiedliwości, albo czasem nie pomagali nad wyraz tam, gdzie jest miłosierdzie, zapominając o tym, że najpierw sprawiedliwość musi być wypełniona i każdy powinien otrzymać to, co się mu należy z natury, bądź z tego, do czego Pan Bóg nas wzywa.